obawiam się, że to była gra polityczna. Obawiam się, że to była gra polityczna. Ja się na polityce nie znam, nawet się nią troszkę brzydzę. Także tutaj nawet nie próbuję. No, to są zawsze jakieś interesy, w tym przypadku chyba źle pojęte interesy. Bo rzeczywiście po 68 roku nagle wszystko się obudziło. Się obudziło w 70 roku, przecież była premiera filmu Twarz Anioła, jest pomnik. W 71 roku również powstała ważna książka Chcę żyć Tadeusza Raźniewskiego, na podstawie którego wspomnień zresztą powstał scenariusz Twarzy Anioła. Pomnik, bardzo ważna rzecz, w 75 roku monografia Witkowskiego. No taka koncentracja między 70 a 75 rokiem, kumulacja i koncentracja wszystkich wydarzeń, które jakoś upamiętniły ten obóz. No nie powstało muzeum, na to było, może nie było pomysłu, albo nie było pieniędzy, trudno powiedzieć, w każdym razie. Ale Izba Pamięci w Szkole Podstawowej nr 81, tak. I patronat zyskała ta szkoła również. Tak, szkoła, której dzieci, fasada martyrologii graniczy, dzieci, tak, Polski. Tak, tak. Tak, to Bohaterskich Dzieci Łodzi, szkoła dzieci, na Emilii Plater. Rzeczywiście jest imienia Bohaterskich Dzieci Łodzi, to są te dzieci z obozu na Przemysłowej. Trochę nietrafiona nazwa, ale niech będzie. No nic nie mówiąc o obozie. Nie, no. Nic dokładnie, to tak jak sam pomnik nie mówi nic o obozie. Prawda? Pomnik po prostu jest. To jest pomnik martyrologii dziecka polskiego, czyli kogo? Bardzo dobrze, ja lubię ogólne nazwy, ale jednak ten obiekt był dla niego prowokacją. To nie były ofiary bezimienne, trzeba to, cały czas pamiętać. To prawda, nie były ofiary bezimienne, one były jak najbardziej imienne. Na przykład w czasie, kiedy arcybiskup Marek Jędraszewski organizował pierwszy Marsz Pamięci, ja zostałam poproszona o to, żeby przygotować o możliwie najobszerniejszą liczbę imion i nazwisk dzieci, które były w tym obozie. I kiedy szliśmy Piotrkowską z katedry pod gruszę, potem pod pomnik, cały czas czytane były imiona i nazwiska, żeby ludzie słyszeli, że to właśnie nie były jakieś dzieci, tylko to była Krysia, Halinka, to był Paweł, to był Jasiek, Jurek i tak dalej, Bernard, żeby to nagle nabrało twarzy. I te twarze, które nieśliśmy w pochodzie, też były nagle zobrazowaniem tych dzieci, że one były żywe, że one miały jakieś imiona, rodziny, miały jakieś pieski, kotki, rodzeństwa, jakieś swoje miłości, książki, szkoły, pasje, swoje wariactwa, to były konkretni ludzie. Także no tak. My mamy nadzieję, że ta książka będzie iskrą do kolejnych przedsięwzięć. Ja mam jeszcze kilka rzeczy na uwadze. Chciałabym jeszcze kilka z nich zrealizować. Książka już jest i to jest znakomity początek. Muzeum. Ja myślę, że ja mam w ogóle całą koncepcję, mam cały know-how w głowie takiego muzeum, bo to mogłoby być muzeum nie tylko obozu na Przemysłowej, ale też poszerzone o Wielką Szperę, o Stanisławę Leszczyńską, w ogóle o całe dziecko polskie. Mnie się marzy w ogóle, ja tu trochę sprzedaję swój pomysł, no trudno, no, pewnie ktoś to wykorzysta, albo no dobrze, no, takie Muzeum Dziecka Polskiego z akcentem na, bo jedyny był, mieliśmy taki obóz, mamy perłę historyczną, prawda? Taki brylant, diament nieobrobiony. Także muzeum jak najbardziej nowoczesne, takie ważne, z jakimś takim miejscem noclegowym też, żeby dzieci z Białego Stoku, prawda, licealiści ze Szczecina, z Kędzierzyna, marzy mi się, żeby gdzieś bardzo blisko, żeby było blisko, można dotknąć tego obozu, tego miejsca, tego ducha. Tak, to by było najbardziej cenne. Jest, są tam obszary, gdzie dałoby się to zrobić. Także muzeum, no przydałby się jakiś spektakl, przydałaby się, no ale to, przede wszystkim no, obszar podręczników do historii, to jest pomijane, nawet jeżeli już to marginalizowane. Piotrze, ja rozmawiam z ludźmi, którzy kilkanaście lat temu skończyli historię na Uniwersytecie Łódzkim i mówią: Jola, ani słowa, ani jednej sylaby na temat tego obozu w Łodzi. To się musi zmienić. Tutaj musimy uwrażliwić, poprosić, jakoś uczulić naszych wybitnych specjalistów, profesorów, doktorów. Przecież to są bardzo mądrzy ludzie, żeby zaczęli poświęcać zajęcia również temu w obszarze II wojny światowej. Że tutaj w Łodzi mamy uniwersytet, ale za plecami mamy jedyny taki obóz koncentracyjny na terenie wcielonym do III Rzeszy. No bo jeszcze jeden był taki potwór w Lubawie, tak? Ale
to było generalne gubernatorstwo i trochę inne warunki jednak bytowe, ciut lepsze, bo był murowany budynek, tak widzę tę rękę, już przekazuję. Tak. Mamy wyjątkowy czas w historii, bardzo dobry, dlatego że mamy pierwszy raz w historii, no ja nie pamiętam wcześniej, ministra spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Raum, który ma narzędzia, możliwości do tego, żeby tę książkę pokazać światu. Mamy z Łodzi posła, wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Ja mam nadzieję, że te dwie postaci nie ujrzą w tej książce jakiejś kolejnej książki historycznej z jakimś zapisem zupełnie mało znanego miejsca, tylko zauważą, jak to jest ważna książka, jak ona jest fundamentalna. I ten mój wyjazd do tego dyscyplinarza, ja wspominałem o tym, tak? Nie. A to przepraszam, bo udzielam setek wywiadów, a to jest też bardzo ważne, dlatego że po 11 listopada mam zaproszenie do Düsseldorfu, do Instytutu Kultury i tam w tymże Düsseldorfie mieszka między innymi Bertrand Hartmann, to jest świetny tłumacz literatury polskiej na niemiecki, między innymi poezji Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka czy Julii Hartwig, i jestem umówiony z dyrektorem tego Instytutu Kultury, że on zrobi wszystko, aby ta książka została przetłumaczona. Wiele działań podejmuję, aby to było skuteczne, bo na język niemiecki i angielski, tak sobie marzę, powinna przetłumaczona być.